Pozdrawiam serdecznie waldek kanał PhotoMix. W dzisiejszym tutorialu pokażę wam jak w prosty sposób zamknąć usta na portrecie dzięki Photoshopowi, aby efekt był naprawdę powalający. Jeśli zależy ci na tym, aby poprawić wygląd zdjęcia, na którym usta wydają się nienaturalnie otwarte lub przekrzywione, ten filmik jest właśnie dla ciebie. W trakcie tutorialu posłużę się różnymi narzędziami, właśnie z Photoshopa, takimi jak lasso, lasso magnetyczne oraz pióro, aby stworzyć dokładne zaznaczenie. Ponadto pokażę Wam dwa skróty klawiszowe, których jeszcze nie stosowałem w moich filmach, a które są naprawdę przydatne. Na samym końcu zmienimy kształt za pomocą wypaczenia marionetkowego oraz transformacji. Wszystko to dopełdzimy, dodając delikatnych cieni. I rozmyjemy elementy, które nie powinny być zbyt ostre. Dlatego też, jeśli chcesz poznać tę technikę, se serdecznie zapraszam do obejrzenia tego szkolenia. Przypominam, abyście zasubskrybowali mój kanał, zostawili łapki w górę, włączyli dzwonek powiadomień i komentowali na dole filmu. Przenosimy się teraz do Photoshopa. Jeśli podobają Ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. Zaczynamy oczywiście od wydzielenia ust, czyli tutaj nie musimy się jakoś sprężać nad tym, jak to ma być wydzielone, czyli o całą jakość naszego wydzielenia. Spróbujemy złapać lasso i z takim dość sporym naddatkiem, bo później będziemy te usta edytowali, zrobić zaznaczenie. Czyli tak, do koła pykniemy. I mamy zaznaczenie. Teraz tworzymy z tego nową warstwę, czyli Ctrl Command J, i mamy, jeśli wyłączymy nasz background, mamy naszą warstwę z samymi ustami. Możemy sobie to przybliżyć. I teraz, aby zamknąć usta, musimy jeszcze wyciąć. Środek, czyli tutaj zęby, trochę języka widać i użyję do tego lasa magnetycznego. No jak widzicie, samo magnetyczny, magnetyczne, a jeżeli klikniemy, ono przykleja się do elementów najbardziej kontrastowych, czyli klei się tam, gdzie jest różnica pomiędzy właśnie kolorystyką. Oczywiście możemy klikając myszką na przykład tutaj zaznaczyć punkt, gdzie chcemy, żeby to nam dokładnie szło. Nieraz nie zawsze idzie dobrze, ale jak zaznaczymy właśnie ten punkt myszką, to automatycznie nam już ta nasza warstwa z lasem się dobrze układa. Także Mamy już zaznaczenie i klawiszem Delete wymazujemy środek, Ctrl D niwelujemy to zaznaczenie, jak widzicie, mamy tutaj już pusto w środku i możemy przejść do dalszej edycji. Teraz troszeczkę inaczej zaznaczymy. Wybiorę pióro i sobie kliknę. Zrobię linię, musimy odznaczyć górną wargę od dolnej, czyli mniej więcej w tym miejscu musi nam pójść zaznaczenie. Jeżeli kliknę tu, i tu, jak widzicie, troszeczkę jest inaczej. Wciskamy klawisz Ctrl na Macu, przepraszam, Ctrl na Windowsie, command na Macu. jak widzicie, zmienia się kursor. Możemy tutaj obniżyć, natomiast tutaj też o i mamy na złączeniu ust tą naszą linię. Teraz możemy spokojnie dalej nad tym wszystkim sobie prowadzić. I mamy już zaznaczenie górnej wargi. I teraz jak zmienić to szybko w te zaznaczenie mrówkowe, tak to nazwę. Można kliknąć prawym klawiszem myszy i Make Selection lub, ja to jeszcze zostawię, Ctrl, Command, Enter. I jak widzicie skrót klawiszowy sam odznacza nam i tworzy zaznaczenie. I teraz następny skrót klawiszowy, który bardzo się przydaje i który myślę nie jest przez was używany. To jest Ctrl Shift J lub Command Shift J dla systemów makowskich. I co to robi? Już wciskam. I teraz patrzcie, stworzyło nam drugą warstwę. I teraz jak wyłączę tą warstwę, na której zaznaczaliśmy, nie mamy. Dolnej wargi i zrobił nam na nowej warstwie całkowicie górną wargę. Następnie przechodzimy do przekształcenia marionetkowego, czyli przechodzimy do edit i przekształcenie marionetkowe. Jak widzicie, sam komputer, sam Photoshop, właściwie nie komputer, zrobił nam tutaj taką siatkę, zaznaczę oczywiście w zależności od tego, na której warstwie jesteśmy. Ta siatka zaznaczeń się tutaj zrobi, i będę chciał przeciągnąć dolną wargę do dołu, czyli klikam. Tworzy się punkt i ciągnę. No nie, zbyt to dobrze wychodzi. Ci, co pamiętają, wcześniejsze moje tutoriale, mój tutorial, bo chyba tylko jeden był z przekształceń marionetkowych, wiedzą, że trzeba jeszcze postawić punkty kontrolne, które będą sprawiały, że to nasze Przekształcenie będzie działało odpowiednio. Dlatego postawmy tutaj w rogach dwa punkty. I zobaczcie, co się teraz będzie działo. Porusza się tylko jedna strona. Jeszcze raz zrobię Ctrl Z i postawię punkty tutaj. Jeszcze. I zobaczcie, co w tej chwili się dzieje. Pięknie nam schodzi. Schodzą właściwie ustach. Ale razie, tak możemy zostawić. I wciskamy Enter lub tą fajeczkę. Zostaje zatwierdzone nasz, zostają zatwierdzone nasze zmiany. Przechodzimy do warstwy dolnej, którą nie robiliśmy, jak było wcześniej edit, i przekształcenie marionetkowe. I tutaj na tej samej zasadzie, czyli zaznaczamy gdzieś środek wargi. Tak samo tutaj robimy te punkty, żeby już problemu nie było. I tak samo ciągniemy naszą dolną wargę do góry. Możemy jeszcze tutaj z boku postawić punkcik i prze, prze, przesunąć te wartości. Nasze dolne. Jak widzicie, mamy już dosyć ciekawie wyglądające, lekko przymknięte usta. To zatwierdzimy. I teraz dobrze by było jeszcze pobawić się transformacją, czyli przejdę jeszcze do tej górnej wargi i Ctrl Command T. Teraz prawy klawisz myszy i wybieramy Warp. Teraz możemy jeszcze sobie dostosować tą wargę. Enterem oczywiście zaznaczamy przechodzę do dolnej tak samo Ctrl Command T, prawy klawisz myszy, Warp i tutaj tak samo. Odrzucimy dosyć mocno tak żeby jak wcześniej widzieliście zamknąć usta i mamy usta już zamknięte jeśli zobaczycie wszystko jest pięknie zrobione możemy w tej chwili jeszcze tutaj delikatnie poprawić użyjemy do tego troszeczkę innej opcji Czyli tutaj będziemy robili zmiany, takie jak przy odchudzaniu modelek. Zaznaczymy te dwie warstwy, czyli klikam na pierwszej, Shift, klikam na drugiej i teraz Ctrl, Command E. Jak widzicie, spłaszczają nam się do jednej. Przechodzę do menu Filtr i Liquify. Powiększam obraz. I delikatnie wyrównam tutaj usta, żeby nie było to tak mocno. Rzucające się w oczy, tyle wystarczy. Ok. Teraz dobrze by było jeszcze puścić cień przy tych ustach, bo jak widzicie, o, już mamy to dosyć ciekawie zrobione. Ok, czyli weźmiemy teraz z narzędzi. Burn. Jeżeli tutaj klikniecie, mamy Dodge, Burn i wybieramy Burn. Dodge rozjaśnia, Burn przyciemnia. No, o, Zrobimy sobie dolną wargę, lekko przyciemnimy z, trochę z tym środkiem, żeby to wyglądało bardziej naturalnie. I teraz jeszcze, żeby nie było tego takiego mocnego kontrastowego przejścia, dobrze jest rozmyć. Czyli mamy także tutaj, jak widzicie, Blur Tool. Jak to klikniemy, jeszcze raz przejedziemy przez nasze usta, to właśnie ten środeczek zostanie delikatnie rozmazany i mamy teraz, jeśli zmniejszymy, o, usta zamknięte. Jak widzicie, tutaj troszeczkę jest takich niedociągnięć, dlatego tworzymy jeszcze maskę warstwy. O, zobaczcie, bo to pozostałość po naszych otwartych ustach. Bierzemy pędzel. Kolor czarny oczywiście, bo mamy maskę warstwy białą, zmniejszamy pędzel i delikatnie tutaj zobaczymy, do kiedy możemy. O tu już nie, czyli iksikiem zmieniamy, tu już nasze usta się odmalowują, to zostawimy. Reszta chyba jest mocno nieruszona, także spokojnie zostawiamy i proszę bardzo. Cały efekt jest już skończony. Przed, po, przed, po, przed, po. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego tutorialu i mam nadzieję, że udało Ci się nauczyć czegoś nowego i przydatnego. Jeśli chcesz poznać więcej trików i technik związanych z edycją zdjęć, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach. Również zachęcam do wciśnięcia łapki w górę i komentarza pod filmem. Dla mnie to niezwykle ważne, powie ponieważ pomaga mi tworzyć treści, które są dla ciebie, dla was najbardziej wartościowe. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w kolejnym tutorialu. Pozdrawiam, cześć.